Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Alessandro, a to kolejny 17 odcinek Pentagon Challenge. Zatem moi drodzy, dzisiaj wkraczamy miesiąc wrzesień, mamy dokładnie 14 dzień tego miesiąca, jesteśmy już równiutko 2 tygodnie po zamknięciu letniego okienka transferowego. Przypomnijmy sobie jeszcze to, co właśnie w tym letnim okienku transferowym się stało. Sprowadziliśmy kilku naprawdę znakomitych zawodników. Ostatni, jakiego widzieliście, to Simon Jørgensen, no i po tym młodym, niezwykle utalentowanym Duńczyku nie sprowadziliśmy już do naszego zespołu żadnego piłkarza. Ja jeszcze szukałem sobie co prawda prawego obrońcy, ale koniec końców nie znalazłem żadnego kandydata do naszej drużyny wartego uwagi. Jeszcze dwóch zawodników się pozbyłem. Postanowiłem oddać na wypożyczenie Marlona Rittera, który przeniósł się do Kaiserslautern i tam będzie przez najbliższy sezon grał. No i Emanuela Ioje, który tutaj również przeniósł się na zasadzie całorocznego wypożyczenia do zespołu Unionu Berlin. Zatem tych dwóch zawodników się pozbyliśmy. No oczywiście pozbycie się Marlona Rittera wiązało się z przyjściem do klubu i Milosza Jojicza i Sebastiana Kerkę. Obaj mogą pełnić w drużynie rolę ofensywnego bądź też środkowego pomocnika. No i mam już na tę pozycję tak wielu zawodników, że po prostu no Marlon Ritter bardzo często nie mieściłby się nawet meczowej osiemnastce. No i to właśnie była główna przyczyna jego odejścia do drużyny popularnych Czerwonych Diabłów. Zatem tyle w kwestii transferów. Jeszcze tutaj skompletowałem sobie również sztab szkoleniowy. Nie wiem, czy wam to pokazywałem jeszcze na początku w zasadzie okresu przygotowawczego. Sprowadziłem sobie kilku członków właśnie tego sztabu szkoleniowego. Sprowadziłem sobie głównie trenerów bramkarzy. Gabor Kirali tutaj został trenerem drużyny do lat 19, trenerem bramkarzy do lat 19, oczywiście doskonale znany wszystkim kibicom, znany właśnie z charakterystycznych dresowych spodni, w których bronił przez bardzo wiele lat. On zakończył bardzo późno karierę, miał już ponad 100 występów w reprezentacji Węgier, znany między innymi z występów w drużynie Herty Berlin. Tutaj jak widzicie również bronił w klubach angielskich: Crystal Palace, West Ham, Aston Villa, Burnley, później jeszcze Bayer Leverkusen, no i jeszcze TSV 1860 Monachium. Zdążył jeszcze zahaczyć o Fulham i w Szombeli Haldas, czyli w swoim rodzimym kraju zakończył piłkarską karierę. Również sprowadziłem Jean-François Gilletta, byłego golkipera włoskiego Bari, również Treviso, Bologna, Torino i tak dalej, i tak dalej. On tutaj również został naszym trenerem bramkarzy, tyle że już pierwszego zespołu. Daniel Haas to kolejny właśnie trener bramkarzy pierwszego zespołu. No i tutaj jeszcze Zambi, brazylijski scout. Tutaj spójrzmy na jego atrybuty. Ocena potencjału, umiejętności po 15, zdolność do adaptacji 17. No przydał się nam właśnie taki scout, który mógłby dla nas tutaj wyszukiwać talentów na brazylijskim rynku. No i właśnie tutaj pomyślałem sobie, że Zambi mógłby być takim właśnie człowiekiem. Spójrzmy może w ogóle tutaj na zestawienie tego naszego sztabu szkoleniowego na tle całej ligi. Widzimy, że tutaj no, mamy jeden z najlepszych sztabów w całej drugiej Bundeslidze, no tylko tutaj kierowanie zespołem i defensywa to są te aspekty, które inne zespoły mają lepsze. Tutaj spójrzmy, Freiburg ma lepszy aspekt właśnie lepszych trenerów pod względem kierowania zespołem, natomiast również drużyna Freiburga tutaj ma lepszych trenerów pod względem defensywy. Z całą resztą tutaj to zdecydowanie my przeważamy, mamy również najlepszych scoutów w całej drugiej Bundeslidze. No tutaj jak widzicie ze sztabem medycznym nie jest aż tak dobrze, ale i tak jestem z niego bardzo zadowolony. Zatem no możemy już oczywiście tutaj przejść do tego, co działo się pomiędzy odcinkami, a pomiędzy odcinkami rozegrałem sobie 3 spotkania. Ostatnio widzieliśmy się na tym wysoko wygranym meczu z ASV Neumar, który dał nam przepustkę do drugiej rundy Pucharu Niemiec, gdzie podejmiemy drużynę FC St. Pauli. No i tutaj jak widzicie jeszcze w tych trzech meczach, które rozegrałem sobie pomiędzy odcinkami, zremisowałem dwukrotnie. Najpierw 1-1 z Unionem Berlin, prowadzenie dał nam Zoltan Stiber, wyrównał Colin Kwaner, później kolejny rezultat 1-1. Paniel Mlapa zdobył bramkę dla Bochum. No my w końcówce za sprawą George'a Puszkacza uratowaliśmy jeden punkcik, no i później mecz Z liderującym wówczas FC St. Pauli. To było całkiem niedawno, dokładnie przed chwileczką rozegrałem sobie to spotkanie, no i nieco zmodyfikowałem taktykę, o czym powiem za chwilę, i przyniosło to fajny efekt w postaci zwycięstwa 3-1, trafienia Puszkasza, Stibera i jeszcze Feliksa Liszta dla naszego młodego, piekielnie utalentowanego środkowego bądź też defensywnego pomocnika wypożyczonego z Bayernu. To było pierwsze trafienie w drugim meczu w barwach Fortuny Düsseldorf. No spójrzmy tutaj, rzeczywiście niektórzy new genii w FM są wręcz genialni.
Kolonialni, no i myślę, że takiego można by uznać Felixa Lista. Już niedługo ten piłkarz będzie na pewno czołową postacią drużyny Bayernu Monachium. A to tyle właśnie w tych kwestii meczów rozegranych. Dzisiaj czekają nas spotkania z Darmstadt, który aktualnie jest na 7. miejscu w ligowej tabeli. Następnie mecze z Karlsruhe, Kaiserslautern i skończymy sobie spotkaniem z Greuther Fürth. Spójrzmy oczywiście jeszcze na sytuację w ligowej tabeli. Tutaj już niektóre zespoły rozegrały sobie 6. kolejkę spotkań. Prowadzi Norymberga z dorobkiem 11 punktów. Na drugim miejscu jest Freiburg, punktów 10. Dalej St. Pauli, które po porażce z nami spadło na miejsce trzecie. 10 oczek mają również Bochum, Kaiserslautern, my mamy punktów 9, tak więc no jesteśmy bardzo, bardzo blisko tej czołówki, no i oczywiście musimy dalej osiągać jak najlepsze wyniki, aby w tej czołówce się utrzymać. No, w tym momencie ta moja seria Pentagon Challenge jest na etapie takiego właśnie budowania sobie reputacji, zatem spójrzmy sobie, jak w tym momencie ta moja reputacja tutaj wygląda. Ona już jest na poziomie przyzwoitym. Tutaj widzimy, że już podskoczyły mi troszeczkę te atrybuty treningowe. Ofensywa na 18, technika na 13. Tutaj, tak jak widzicie, cały czas moja postać wirtualna tutaj się rozwija. No i kto wie, co wydarzy się, kiedy tutaj awansujemy, bądź też wygramy ligę, bądź też z drugiego miejsca, bądź też nawet przez te baraże awansujemy do pierwszej Bundesligi. Ja jeszcze oczywiście nie udzielę wam w tym momencie jednoznacznej odpowiedzi, czy pozostanę w klubie, czy też jednak zdecyduję się przenieść do jakiegoś klubu lepszego, prawdopodobnie również z Niemiec. To oczywiście okaże się pod koniec obecnego sezonu. Teraz skupmy się przede wszystkim na tym, żeby jednak ten awans wywalczyć, ponieważ tutaj zadeklarowaliśmy naszemu zarządowi, że będziemy walczyć poprzez baraże o awans, no i oczywiście to jest naszym celem absolutne minimum. Zatem teraz mówiłem oczywiście już troszeczkę odnośnie delikatnej zmiany taktyki. No tutaj taka kosmetyczna zmiana, dałem sobie jednego defensywnego pomocnika przed spotkaniem właśnie z drużyną St. Pauli, no i to przyniosło, tak jak już mówiłem, fajny efekt w postaci zwycięstwa nad ówczesnym liderem drugiej Bundesligi. No i dzisiaj rozegramy sobie spotkanie z Darmstadt, spotkanie z zespołem, który nie dość, że jest naszym sąsiadem w ligowej tabeli, ma od nas zaledwie jedno oczko mniej, to w dodatku Darmstadt to drużyna, która przecież w zeszłym sezonie walczyła o awans do Bundesligi, do pierwszej Bundesligi, awans do samego końca, tam po barażach dopiero przegrała dwumecz z Ingolstadt, no i ostatecznie musiała tutaj pozostać w drugiej Bundeslidze. Tym samym drużyna z koncernu Audi utrzymała się w pierwszej Bundeslidze, tak więc tutaj rzeczywiście drużyna o dużym, dużym potencjale. Tutaj zatem jeszcze może pokażę wam ewentualnie, będę wam w stanie tutaj gdzieś pokazać transfery, transfery na świecie. Zobaczymy sobie tam kilka naprawdę ciekawych transakcji. No ale muszę wam gdzieś to znaleźć. Nie wiem, czy będę tutaj w stanie to zrobić pod lupą dookoła świata. Może gdzieś tutaj wiadomości. No w każdym razie teraz tego nie znajdę. Ale na pewno dużo ciekawych rzeczy na rynku transferowym się działo. Jeżeli ja tego nie znajdę, to może po prostu pokażę wam to w następnym odcinku. Tutaj oczywiście są transfery dotyczące mojego klubu. Na pewno gdzieś bym to znalazł. Może w drugiej części odcinka wam to pokażę. Natomiast teraz skupmy się może już na spotkaniu przeciwko drużynie Darmstadt. No to skład, który przygotowałem na dzisiejsze spotkanie. W bramce Gikiewicz, który tutaj od początku broni bramki naszej drużyny i wpisuje się całkiem przyzwoicie. Ocena tutaj w granicach 7. Nie popełnia jakichś większych błędów, również udało mu się kilka naprawdę groźnych sytuacji wybronić, tak więc na razie jestem w miarę zadowolony z postawy Polaka. Na prawej stronie obrony oczywiście Farkas, w środku Bagadur i Hog, na lewej stronie Janes Horn. Aczkolwiek tutaj zastanawiam się, czy nie dać szansę Nikolasowi Beszte, który ostatnio rozegrał dwa spotkania w młodzieżowej reprezentacji Niemiec. No i obydwa te spotkania zagrał na naprawdę bardzo, bardzo wysokim poziomie. No ale troszeczkę tutaj ma niską kondycję, tak więc może sobie w tym akurat spotkaniu odpocznie, a w kolejnym meczu ligowym damy szansę właśnie graczowi wypożyczonemu z Borussii Dortmund. Tutaj ale Felix Leist, kolejny zawodnik, który właśnie grał w spotkaniach młodzieżówki, ale tej nieco niższe, jeżeli chodzi o kategorię wiekową, do lat 19. No i tutaj fantastyczne spotkanie przeciwko Izraelowi. Tutaj jest zdobyta bramka przez Felixa Leista, tak więc no rzeczywiście ten chłopak już w wieku zaledwie 18 lat robi niesamowite, niesamowite postępy. Tutaj przed nimi zagrają Jojic i Marcel Sobotka, na skrzydłach Pereira i Stiber i w ataku będący w znakomitej formie Giorgio Puszkasz, w 5 spotkaniach 2 trafienia, 3 asysty, no oczywiście również 4 bramki w pucharze Niemiec, tak więc również
Na to również warto zwrócić uwagę, w sumie już 6 trafień rumuńskiego napastnika w barwach naszej drużyny. No i oczywiście tutaj wykorzystał w pełni tę słabszą dyspozycję zdrowotną Eliasa Kaczungi, który tutaj usilnie starał się z klubu odejść. Chciał do ostatniego dnia okienka transferowego wywrzeć na mnie presję i po prostu odejść z zespołu. No kilka zespołów się nim interesowało i powiem wam tak szczerze, że gdyby jakaś bardzo konkretna oferta za Eliasa Kaczungę się pojawiła, no to byłbym skłonny reprezentanta Demokratycznej Republiki Kongo oddać, no ale tutaj naprawdę i Norymberga, i Karlsruhe, i Brentford składały śmieszne oferty w wysokości 3 milionów euro i to jeszcze rozłożonych na długoterminowe raty. Ja raczej byłem zainteresowany kwotą 5 milionów euro. Nikt takiej kwoty za Kongijczyka nie wyłożył, tak więc Elias na razie pozostał z nami. Oczywiście od razu rozpętała się mała afera w klubie. Kilku zawodników wstawiło się za Eliasem Kaczungą i poparło te jego pretensje względem mojej osoby. Natomiast oczywiście od razu odparłem, że bez Eliasa Kaczungi bylibyśmy o wiele gorszym zespołem i to bardzo uspokoiło atmosferę w klubie, właśnie te moje słowa. I na razie wszyscy zawodnicy tutaj naprawdę są całkiem przyzwoicie, wyglądają właśnie pod względem morale. Tutaj w zasadzie tylko Farkasz, Janes Horny, Gikiewicz i Mikel Pereira mają w miarę niskie morale. No oczywiście Kaczunga sam zainteresowany również. No u reszty zawodników to wygląda naprawdę bardzo przyzwoicie, tak więc nie ma tutaj co narzekać w tej kwestii. No a natomiast jeżeli chodzimy już, jeżeli przed chwilką wspomniałem o utalentowanych zawodnikach, no to wypatrzyłem w moim klubie kolejnego bardzo utalentowanego chłopaka, Till Berelweun, tak chyba się tutaj to czyta, albo Berel Beurleun, nie wiem, bo to jest nazwisko niemieckie, nie francuskie, nie wiem do końca jak to wymawiać, w każdym razie, no widzicie, że ten chłopak to również wielki talent, bardzo duży potencjał, kolejny znakomity wychowanek naszej akademii, obok właśnie Mati Chudeczka, którego już pokazywałem w poprzednim odcinku, no i to mogą być rzeczywiście dwie wielkie gwiazdy w przyszłości klubu z Düsseldorfu, tak więc no życzę im oczywiście jak najlepiej, żeby nawet kiedy tutaj już odejdę z klubu, ich rozwój kariery był jak najbardziej prężny. Zatem moi drodzy, no skład mamy już wybrany, gramy sobie kontrolą i przechodzimy do spotkania z Darmstadt. Lekko ponad 30 tysięcy widzów dzisiaj na stadionie Esprit Arena. No widzicie, że naprawdę bardzo przyzwoicie nam idzie w tym sezonie, licząc również dwa spotkania z sezonu poprzedniego, to już mamy na koncie aż 7 meczów bez porażki, szkoda, że aż 4 z tych spotkań to remisy, natomiast no i tak jestem zadowolony, że nie przegraliśmy ostatnio dosyć dawno spotkanie, że w tym sezonie jesteśmy jeszcze zespołem niepokonanym, tak więc no oby tak dalej, oby tak w kolejnych spotkaniach. Zobaczymy, co wydarzy się dzisiaj w spotkaniu z Darmstadt, no które naprawdę napsuło nam sporo krwi w poprzednim sezonie. Dwie porażki na wyjeździe w spotkaniu z podopiecznymi Wiktora Skripnika, natomiast no u siebie, jak pamiętacie, w tej końcówce sezonu, w tym meczu już o przysłowiową pietruszkę wygraliśmy gładko 3-0, no i oby tutaj udało się ten wynik powtórzyć, zatem spójrzmy. Jesteśmy, jak tutaj widzę, jedynym jeszcze w lidze niepokonanym zespołem, tak więc no jest to bez wątpienia jakiś powód do dumy. A oto skład naszych dzisiejszych rivali w bramce SR dalej. Carcelę, Langkamp, Schonheim i Oliwan, druga linia to Ryusyun Vo, Vrančić, Gondorf i Anis Benhatira, no i Zuli i klucz celców poprzedniego sezonu, czyli Roman Bezjak w ataku zespołu Darmstadt. Zatem prosimy tradycyjnie o instrukcję naszego asystenta Michaela Henke. No i tutaj zagrajmy tak jak w poprzednim meczu, bo rzeczywiście w spotkaniu z St. Pauli, no moi piłkarze wznieśli się niemal na wyżyny swoich umiejętności. No mogę zaryzykować stwierdzenie, że po prostu zagrali najlepszy mecz w tym sezonie. Tutaj widzicie, że motywacja również całkiem fajnie wygląda, tak więc zobaczymy, co wydarzy się dzisiaj na Esprit Arenie. No już mamy od razu pierwszą sytuację, to jest trzecia minuta, Schonheim tutaj do Vrančića, Vrančić do Zulia, Zuli tutaj wycofanie piłki, tutaj rozgrywają ją między sobą zawodnicy naszych rywali, jest Vrančić, teraz wycofanie piłki do tyłu, no widzimy, że tutaj ostry pressing w wykonaniu naszych zawodników, już dwójka piłkarzy podeszła do rywali, natomiast no cały czas tutaj goście przy futbolówce się utrzymują, teraz Anis Benhatira, to środkowanie Bezjak niestety, to jest bramka, tam Farkasz nie potrafił przeszkodzić na napastnikowi rywali, no i Roman Bezjak niestety bardzo szybko pokonuje tutaj Rafała Gikiewicza. Spójrzmy, no tutaj spóźniony niestety był Janes Horn, który tutaj został uprzedzony przez Benhatirę do środkowania. No tak teoretycznie nasi zawodnicy tutaj kontrolowali to, co dzieje się z napastnikiem, no ale w ostatniej chwili nie potrafili mu przeszkodzić i mamy niestety 0-1.
No i uwaga, bo kolejna sytuacja. No czyżby tutaj odpowiedź naszej drużyny, czy jednak znowu kolejny cios zada drużyna Darmstadtu. Sobotka do Puszkasza, ten fantastycznie przyjął piłkę. Puszkasz jeszcze wycofał do Marcela Sobotki, ten do Jojicza. Spokojnie tutaj Leist, rozgrywamy teraz piłkę. Uwaga, jest Puszkasz i to jest natychmiastowa niemal odpowiedź. 14 minuta, 7 już trafimy licząc wszystkie rozgrywki George Puszkasza. No rzeczywiście Rumun pozostaje w bardzo, ale to bardzo wysokiej dyspozycji. Leist, Jojicz tutaj asystuje. Piękne podanie po ziemi do Puszkasza, ten uderza w krótki róg i mamy remis 1-1. No i uwaga, bo mamy kolejną sytuację. Gondorf, teraz rywale atakują po raz kolejny. Vrančić, jest Zuli, no teraz musimy tutaj pilnować. Znowu spóźnił się Horn, no i niestety Anis Benhatira bardzo ładnym uderzeniem w okienko pokonuje Gikiewicza, zdobywając tutaj prowadzenie dla zespołu rywali. Spójrzmy, Zuli, no znowu tutaj Janes Horn zaspał w tej sytuacji, wyprzedzony przez doświadczonego Tunezyjczyka Benhatire, ten fantastycznym strzałem lewą nogą w okienko pokonuje Gikiewicza. Mamy niestety 1-2. No i moi drodzy, do przerwy niestety przegrywamy jednym golem z drużyną Darmstadtu. No nie idzie nam to spotkanie po naszej myśli zdecydowanie. Myślę, że warto tutaj jednak Jojicza przesunąć nieco bardziej do przodu, natomiast Leista do środka pola i zagrać właśnie takim ustawieniem, jakie preferowałem od początku, czyli 4-2-3-1. Tutaj widzimy, że no niestety Pereira, również bardzo słabo Farkasz, słabiutko Stiber, no również środek pola nie błyszczy, tak więc no musimy oczywiście tutaj bardzo ostro zareagować w tej rozmowie w szatni. Gdzie macie ambicje, czy chcecie w ogóle wygrać ten mecz? Takie pytanie wartałoby zadać naszym zawodnikom. Tutaj nie jestem zadowolony również z gry i Sobotki, i Leista. Zatem moi drodzy, co mogę powiedzieć? Rozpoczynamy drugą połowę i miejmy nadzieję, że uda się jeszcze odwrócić losy spotkania. No i jesteśmy przy piłce, Jojcz, ale niestety bardzo szybko ją tracimy. Roman Bezjak, tutaj spójrzmy, nie atakowany przez nikogo, Słoweniec uderza na bramkę, ale na szczęście na ty poprzeczką bramki strzelonej przez Gikiewicza. No, mamy już 67 minutę, no nie idzie nam niestety w tym spotkaniu zbyt dobrze, zatem warto wprowadzić tutaj na murawę nowych zawodników. Gonsalves w miejsce Pereiry, no i sam Schreck w miejsce chyba Felixa Leista, który tutaj no gra co najwyżej przeciętnie. No i Schreck zamieni się tutaj pozycjami z Jojiczem. Jojicz zagra jako oczywiście wysunięty rozgrywający, natomiast sam Schreck zagra jako ofensywny pomocnik atak. No i również zmienimy sobie mentalność na ofensywną, ponieważ no musimy tutaj zaatakować drużynę Darmstadtu. No sam Schreck tutaj od samego początku tego sezonu, jak mieliście okazję zobaczyć, naprawdę prezentował bardzo wysoką dyspozycję. Zobaczymy, czy potwierdzi to również dzisiaj. No i kolejna sytuacja po stronie zespołu gości, Anis Benhatira. No tutaj nie potrafimy przerwać tej akcji. Jest dośrodkowanie, Bezjak na szczęście zablokowany. Jeszcze Farkasz, no jeszcze tutaj nabija piłką rywala, ale udaje nam się koniec końców wyjść z tą akcją. Świetne zagranie do Puszkasza, ależ wybieg Puszkasz, 2-2. Ależ on to wykończył, matko boska. Czy wy to widzieliście, jak fantastycznie zostawił w tyle całą defensywę Darmstadtu. No będzie to widać świetnie powtórce, ależ tutaj przyspieszenie Puszkasza, który wyskoczył za pleców defensorów. Piękne uderzenie, no miał tutaj rzeczywiście trudną sytuację George Puszkasz, ale zdobył bramkę. Mamy remis. No i moi drodzy, ostatnia w tym meczu Rochaba, czas na wprowadzenie na boisko Matsa Kellerta w miejsce Stibera. No słaby mecz dzisiaj rozegrał Węgier bez wątpienia. No myślę, że możemy sobie tutaj również zagrać na strzały z każdej pozycji, no i ewentualnie agresywny odbiór, aby tutaj no jak najbardziej uniemożliwiać się piłkarzom rywali rozgrywanie piłki. Mamy do końca zaledwie 5 minut, tak więc jeszcze tyle nadziei pozostało do zakończenia meczu. No i to już niestety doliczony czas gry, prawdopodobnie kolejny w tym sezonie remis, ale uwaga, bo jeszcze Langkamp, jeszcze Obina, tutaj przerwana ta akcja przez Farkasza i koniec spotkania na Espirit Arena. No niestety kolejny podział punktów, bardzo, bardzo słabe dzisiaj spotkanie w wykonaniu Patryka Farkasza, bez wątpienia najsłabsze ogniwo naszej drużyny. No nie jestem zadowolony zdecydowanie, zagraliście poniżej oczekiwań, takie słowa muszę skierować do naszych zawodników. No Pereira dzisiaj bardzo słabo, no ale poraża niestety bardzo słaba dyspozycja Patryka Farkasza, no chyba zawalił przy obydwu golach, tak mi się wydawało, dlatego taka niska ocena reprezentanta Austrii, tak więc konferencja prasowa, ja sobie już ją przeprowadzę po właśnie cięciu. Tutaj jeszcze oczywiście nagroda piłkarza meczu dla George Puszkasza, no fantastyczna forma rzeczywiście Rumuna, dwie bramki dołożył do dwóch strzelonych już w lidze, no i wyrasta nam zdecydowanie na postać numer jeden w naszej drużynie i do 8 tutaj oczywiście przedłużamy naszą pasę meczów bez porażki, zatem
Moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o to pierwsze spotkanie, a my widzimy się już za równiutki tydzień na spotkaniu z Karlsruhe. Zatem, moi drodzy, 8, a tak jak przed momentem mówiłem, 7 dni przyszło nam czekać na kolejną ligową serię spotkań w drugiej Bundeslize, kolejkę numer 7. No i jak widzicie, tutaj na koncie mamy 10 punktów, cały czas pozostajemy jedynym zespołem bez porażki w tym sezonie. No i w przypadku zwycięstwa nad Karlsruhe, nad 11 zespołem w ligowej tabeli, z którym już za chwilkę się zmierzymy, możemy stać się nowym liderem drugiej Bundeslizy. Z ligi. Będziemy mieli tyle samo punktów, co drużyna Freiburga, czyli punktów 13. Natomiast no, jeżeli wygramy dwoma golami, będziemy mieli lepszy bilans bramkowy. Zatem tutaj lepszy bilans bramkowy, który jest, nie pamiętam już, czy drugą, czy pierwszą tutaj. Czy drugi, czy pierwszy, jeżeli chodzi o tutaj klasyfikację ligową, ale tak na szybko sobie to sprawdzimy. Różnica bramek, tak jest, zatem bezpośrednie spotkania są dopiero gdzieś tam daleko, daleko na miejscu trzecim, jeżeli chodzi o tę klasyfikację ligową. Zatem, no jeżeli wygramy dwoma bramkami, będziemy mieli bramki plus 6 i przegonimy Freiburg i usiądziemy przynajmniej na tę jedną kolejkę na fotelu lidera. Zatem zerknijmy sobie na skład. Jak widzicie, powróciłem do poprzedniej taktyki, którą preferowałem we w poprzednim odcinku między innymi, czyli klasyczne 4-2-3-1. No i widzimy, że tutaj niestety Marcel Sobotka, jeden z naszych kluczowych piłkarzy, musi pauzować za nadmiar żółtych kartek, zatem dzisiaj List i Jojcz wystąpią w środku pola, tyle że wypożyczony bardzo utalentowany młody zawodnik z Bayernu będzie tutaj pełnił rolę po prostu środkowego pomocnika. Jojcz oczywiście będzie wysuniętym rozgrywającym, natomiast do pierwszego składu wskoczył sam Schreck, który jak tak jak już mówiłem, miał piorunujący początek sezonu. 3 bramki zdobyte tutaj już w rozgrywkach drugiej Bundesligi przez sama Schrecka. No i myślę, żeby tutaj jeszcze wymienić skrzydłowych, tutaj na pewno Pereira, może Stibera na razie zostawimy, ale Pereira usiądzie na ławce, w jego miejsce Jose, przepraszam, Diego Gonsalves, tutaj pozyskany z Benfiki Lizbona, młody skrzydłowy. No i oczywiście George Puszkasz, na niego bardzo liczymy w tym sezonie. On rzeczywiście ma znakomity początek sezonu, udowodnił to w poprzednim meczu z Darmstadt, ratując punkt dla naszej drużyny. Również tutaj Jergensen wskoczył do składu, natomiast na ławce usiadł Daniel Hogg, Beszte również w miejsce Janesa Horna, który mimo że poprzednie spotkanie z Darmstadt zakończył z dobrą oceną, no miałem tutaj nieodparte wrażenie, że to on zawinił przy przynajmniej jednej z bramek dla rywali, tak więc dzisiaj Beszte zagra w pierwszym składzie. No i Pritz, który tutaj zastąpi w bramce Gikiewicza, zobaczymy jak spisze się młody Niemiec, który ma również wielki talent. No warto by było go tutaj sprawdzić, jeżeli będzie się spisywał świetnie, no to na stałe wskoczy do bramki naszej drużyny. Zatem skład już znacie, ten skład możemy sobie już zgłosić do meczowego protokołu i już za chwilkę przejdziemy do spotkania z Karlsruhe. Tak jak już wspominałem, jesteśmy jedyną niepokonaną drużyną w tym sezonie drugiej Bundesligi. No i mimo to, to nasi rywale, czyli drużyna Karlsruhe, jest liderem, przepraszam, jest faworytem tego spotkania. Tutaj jeszcze odbywają się spotkania St. Pauli z Norymbergą i Darmstadt z Paderborn, a to skład rywali w bramce Wola, dalej Remel, Hotzel, Kinsombi i Yili Salahi. No ten piłkarz dał nam się niestety bardzo we znaki w ostatnim spotkaniu tych drużyn, które to przegraliśmy 1-2 na własnym stadionie w końcówce poprzedniego sezonu. No i niestety definitywnie przekreśliliśmy nasze szanse na awans do pierwszej Bundesligi. W drugiej linii Kom, Melheim, Torres, Yamada i Sinan Kurd. No i w ataku Widrow. Zatem no, to są piłkarze, z którymi będziemy musieli się zmierzyć, a taką jedenastkę oczywiście wystawiła była gwiazda w bramce Borussii Dortmund, czyli Roman Weidenfeller. No oczywiście tutaj motywacja standardowo, wielu z Was zależy na rewanżu, pewnie zwróciliście już uwagę, że postanowiłem rozpocząć ten mecz na ofensywnej mentalności, to z racji tego, że no jak widzicie w ostatnich meczach tworzymy zdecydowanie zbyt mało podbramkowej sytuacji. Mam nadzieję, że dzięki temu będziemy tych sytuacji tworzyć więcej i że nie będę żałował tego, że tak tutaj ofensywnie wyszliśmy na rywala w meczu wyjazdowym. Zatem rozpoczynamy to spotkanie. Widzimy już wychodzących piłkarzy i za chwilkę najciekawsze sytuacje z tego meczu. No i uwaga, bo rywale mają rzut rożny. Torres, dośrodkowanie w pole karne. Świetnie Bagadur, ale jeszcze jest Sinan Kurd. No musi tutaj zostać zablokowany. Jeszcze Widrow, jeszcze okazja i niestety. No i mamy bramkę dla rywali. Marvin Melhem, tutaj autorem bramki w 11 minucie, bardzo ładne uderzenie. Niestety nasi obrońcy tam nie byli w stanie zablokować. No spójrzmy, tutaj wszedł niczym nóż w masło Sinan Kurd w nasze pole karne. Tutaj próbował Bagadur interweniować, nie zdążył tutaj zablokować
To był Farkasz, o właśnie Jürgensen, niestety młody Duńczyk nie zdał rady, no i pokonany nasz golkiper, niestety bardzo szybko, już po 11 minutach przegrywamy 0-1. No i od razu tutaj próbujemy odpowiedzieć, jest sam Schreck, Niklas Beste, dalekie zagranie do Puszkasza, piłka trafia do Stibera, ten ładnie wypuszcza Rumuna, George Puszkasz, ależ to było piekielnie mocne uderzenie rumuńskiego napastnika, ale niestety niecelne. No i mamy jeszcze sytuację w końcówce pierwszej połowy, świetnie, Stiber fantastycznie odzyskał, dograł do Puszkasza, no fajnie, żeby tutaj Rumun utrzymał piłkę w naszym posiadaniu, jest piłka do Gonsalvesa, ładnie pokazuje się tam Beszte, no ale niestety Gonsalves traci piłkę, no i możemy nadziać się na groźną kontrę zespołu rywala, uwaga, Malhelm, uderzenie na szczęście niecelne, no i tutaj ten zawodnik miał szansę na zdobycie swojej drugiej bramki w tym meczu, na szczęście jej nie wykorzystał, no widzimy, że ta pierwsza połowa zdecydowanie należała do gospodarzy, 7 strzałów oddanych przez drużynę Karlsruhe, 1-0 przegrywamy do przerwy, zatem mimo, że tracimy mało bramek tak naprawdę w tym sezonie, to również niestety mało tych goli strzelamy, zatem no mówimy to samo, co w przerwie jeszcze możemy dodać, co na początku meczu, przepraszam, możemy jeszcze dodać oczywiście, że nie jestem zadowolony z postawy mojej drużyny, no słabo również dzisiaj George Puszkasz, słabiutko również Diego Gonsalves, Beszte również bez błysku. Tak więc może zmienimy na kontrolę z powrotem, no i poszukamy w drugiej połowie wyrównującego gola. No i mamy okazję w 71 minucie, no nie? Niestety rywale szybko odzyskują piłkę, no i teraz bardzo nieudany wślizg, ale na szczęście bardzo niedokładne zagranie Widrowa, no i od bramki rozpocznie Prince, który już tutaj rozpędza się, będzie wznawiał grę z 5 metra. Jest piłka do Gonsalvesa, ten nie przejął jednak futbolówki, List, jeszcze tutaj Kom do Sinana Kurta, no musimy koniecznie przerwać ten atak, jest Mel Helm, jeszcze Sinany Kurt tutaj, no nie przeszkadza Farkasz mu w żadnym w żaden sposób, no i niestety dośrodkowanie 2-0 dla Karlsruhe. Bernd Wittrow zdobywa gola na 2-0, no tutaj powinniśmy przerwać ten atak, no spójrzmy tutaj, Farkasz no po prostu biegł sobie koło Sinana Kurta, nie był w stanie zatrzymać zawodnika rywali, podanie Wittrow, pokonany Pritz, niestety 0-2. A zatem od razu zróbmy sobie, moi drodzy, jakieś zmiany, no fatalnie Gonsalves, no tutaj oczywiście dał wyraźny sygnał, że jest daleki od gry w pierwszym składzie, w jego miejsce Pereira, Schreck również bardzo słabe zawody dzisiaj rozgrywa, w jego miejsce Kerk, no i na razie te dwie zmiany, jeszcze mamy jedną tutaj w zanadrzu, jeszcze spróbujemy zaatakować ofensywnie, mamy 17 minut na doprowadzenie do remisu, no będzie przed nami niezwykle ciężkie zadanie, natomiast no mam cały czas nadzieję, że uda się tutaj jeszcze powalczyć w tym meczu. No i mamy Kornel, jest Stiber, dośrodkowanie w pole karne, no ale wprost w ręce René Volata, teraz to dośrodkowanie Węgra, który już daleko wznawia, ale spokojnie oddana piłka pod nasze nogi. Ricardo Bagadur, jest Patrick Farkasz do Milosza Jojicza. Bagadur teraz wygrywa pojedynek z napastnikiem rywali Utrzołem, no ale bez potrzeby tutaj podanie do własnego bramkarza. Teraz zagranie w kierunku Puszkasza, błąd rywali, Puszkasz, ależ teraz zmarnował 100% szansę George Puszkasz na zmniejszenie rozmiarów porażki. No i jeszcze 89 minuta, już nic na pewno w tym spotkaniu się nie wydarzy, tego jestem pewien. Jeszcze Hajdara w miejsce tutaj. Jeszcze Hajdara w miejsce oczywiście Lista, który również dzisiaj nie zaliczy tego spotkania do jakichś wybitnie udanych. Hajdara tutaj jak na razie bardzo mało spotkań dla nas rozegrał, on teraz no już tak w końcówce tego meczu już na pewno ta zmiana nic nie da. Uwaga, jeszcze Puszkasz, jeszcze Kerk, zagranie tutaj w polu karnym, ale Wola tutaj spokojnie wyłapuje tę bezpańską piłkę i już za chwilkę arbiter zakończy to spotkanie. No niestety spotkanie dla nas bardzo nieudane, spotkanie przegrane 0-2, już za chwilkę arbiter użyje gwizdka w tym spotkaniu po raz ostatni, już minął doliczony czas gry do drugiej połowy, jeszcze Ilis Alahi, jeszcze tutaj holuje futbolówkę. No i już za chwilkę będziemy świadkami ostatniego gwizdka w tym spotkaniu. Jeszcze tutaj Woodrow walczy, jeszcze arbiter nie przerywa. Ładne zagranie, tutaj widzieliśmy Salahiego, jeszcze Kurt, dobrze Bagadur. No i niestety, moi drodzy, ale na Wildparkstadion w Karlsruhe przegrywamy. Ja oczywiście jestem bardzo niezadowolony z tego faktu. Agresywnie, w agresywny sposób uświadamiam moich zawodników, że no niestety to nie było dla nas zbyt dobre spotkanie. Przegrywamy pierwszy mecz w tym sezonie. No i jesteśmy dopiero na 11 miejscu. Ja sobie konferencję prasową oczywiście tutaj przeprowadzę już
po cięciu i widzimy się już za chwilkę na kolejnym spotkaniu, gdzie zmierzymy się u siebie z Kaiserslautern. Mam gorącą nadzieję, że porażka w poprzednim spotkaniu z Karlsruhe to był tylko wypadek przy pracy i znowu wkroczymy na ścieżkę meczów bez porażki. Kolejny krok ku temu możemy zrobić w spotkaniu przeciwko Kaiserslautern, które mimo, że dopiero co spadło z pierwszej Bundesligi, już niezbyt dobrze radzi sobie na jej zapleczu. Dopiero na 12 miejscu popularne czerwone diaby z dorobkiem 10 punktów. My mamy tyle samo oczek, a liderzy, czyli zespoły TSV 1860 i Freiburga, mają już na koncie odpowiednio 15 i 16 punktów. Tak więc musimy gonić czołówkę, musimy zgarnąć bezwzględnie 3 punkty w meczu z podopiecznymi Andre Schuberta. Niewielkie zmiany w kadrze meczowej na spotkanie przeciwko Kaiserslautern. W bramce rozpocznie Prince, czyli podobnie jak poprzednio, dalej Farkasz, Bagadur, Hock i Beszte, dalej Joicz i Marcel Sobotka, który wraca po pauzie spowodowanej nadmiarem żółtych kartek, Pereira w miejsce słabiutkiego w poprzednim meczu Gonsalvesa, Sam Schreck, Stiber i rewelacyjny ostatnio George Puszkasz. Tak wygląda skład na to spotkanie. No i oczywiście taki skład sobie zgłaszamy, gramy u siebie. No i prawdopodobnie będziemy jednak minimalnym faworytem tego spotkania z racji nieco wyższej pozycji w ligowej tabeli. Za chwilkę się przekonamy, czy bookmacherzy podzielają moje zdanie. Tak jest, jesteśmy minimalnym faworytem. No i zerknijmy na skład naszych przeciwników. W bramce Wolf, dalej Papp, Ben Sabani, Haubach, Schumacher, Mvene, Moritz, Rani Khedira, wypożyczony od nas Marlon Ritter, Vlachos i Steinmann. To jest skład gości. Gości, którzy tutaj oczywiście mieli być jedną z drużyn walczących bezpośrednio o awans, no a drużynie prowadzonej przez Andre Schuberta na razie wiedzie się bardzo słabo. No nam również nie najlepiej. Zagrajmy lepiej niż ostatnio, tak powiemy naszym zawodnikom. Czas to dzisiaj zmienić, zagramy sobie kontrolą. Nie będziemy na razie ustawiać się na ofensywną mentalność. No widzimy, że nieco słaba kondycja wielu zawodników. To oczywiście z racji tego, że poprzedni mecz z Kaiserslautern graliśmy 3 dni temu, a już za 3 dni czeka nas kolejne spotkanie z Greuther Fürth. Natomiast no skupmy się teraz na tym meczu. Jeszcze tutaj widzicie, że w poleceniach zlikwidowałem kilka z nich, m.in. szybkie centry zagrania, ataki skrzydłami. No i tutaj ustawiłem również agresywny odbiór piłki. Jaki to będzie miało wpływ na to spotkanie? Zobaczycie już za chwilę. No i pierwsza akcja niestety po stronie rywali. Jest Moritz do Raniego Khediry. Rani Khedira, nietrafiony ten wślizg. No i co Steinmann? Niestety 0-1. No dwa nietrafione wślizgi aż w jednej akcji. No i tutaj Steinmann pokonuje niestety Pritza. Mamy 0-1. Spójrzmy, Rani Khedira tutaj źle. Ricardo Bagadur później jeszcze próbował ratować sytuację. Hog, kolejny z naszych środkowych obrońców, również nie trafił wślizgiem w piłkę, no i Steinmann na czyściuteńkiej pozycji zupełnie niepilnowany. Niestety przegrywamy. No i kolejna sytuacja. Jesteśmy tutaj już przy piłce. Beszte, jest Hock. Odzyskaliśmy futbolówkę. Milosz Joicz, teraz Schreck, zupełnie odsłonięta prawa flanka. Zagranie w kierunku Pereiry, no ale bardzo złe jest tutaj Schumacher, który dobrze przejął futbolówkę, ale świetnie teraz odzyskał sam Schreck. Jest Sobotka do Joicza, ten ładnie do Pereiry. Pereira na skrzydle. Pereira będzie dośrodkowanie. Puszkasz, jeszcze Schreck, jeszcze Marcel Sobotka. No i niestety Puszkasz na spalonym i koniec tej akcji. Kolejny stały fragment gry dla rywali, Ritter dośrodkowanie, ależ tam było groźnie, fantastyczna teraz interwencja jeszcze Marlona, przepraszam, Patryka Farkasza, no i uwaga, bo rozpędza się Puszkasz, ładnie teraz minął rywala, niestety faul Khedira zatrzymał całą akcję. Do przerwy, no niestety 0-1, dajemy od razu ofensywną mentalność na wstępie, płynny styl gry i tutaj oczekuję od was lepszej postawy w drugiej połowie. Kolejne słabe zawody rozgrywa George Puszkasz, no bez błysku Mikael Pereira. Te fakty mogą zdecydowanie martwić. Również nasza defensywa. Niklas Beszte, Daniel Hock również bardzo słabo. No w miarę przyzwoicie Bagadur. No mamy 45 minut jeszcze na odrobienie strat. Wykorzystajmy to do maksimum. No i rzut out na wysokości pola karnego. Beszte do Schrecka. Jeszcze Beszte dośrodkowanie. Wolf bardzo pewnie wychodzi do tej piłki. No i wznawia akcję drużyna Kaiserslautern. Schumacher, jest Heubach. Teraz no musimy uważać na dalekie zagranie. Świetnie Pereira jednak przejął. Puszkasz, 100% sytuacja. Piękna bramka,
Rumuna. Mamy wyrównanie. No już niejednokrotnie w tym sezonie zdarzało się tak, że George Puskas potrafił grać bardzo słabo, no a w końcówce meczu błysnął fantastyczną formą. Tak było chociażby w meczu z Bochum, tak jest teraz. No piękne uderzenie po prostu George Puskasa i mamy 1-1. No już od razu gra pokazuje nam kolejną sytuację. Nawet nie musiałem tutaj wycinać ani sekundy tego filmu. Puskas, jeszcze Farkas, jeszcze Pereira, jeszcze piłka do Rumuna. Puskas, czy to będzie prowadzenie? Aj, niestety nie wykorzystał świetnej szansy George Puskas. Mieliśmy teraz okazję na objęcie prowadzenia. Niestety nie udało się strzelić bramki na 2-1. Jeszcze mamy 25 minut. Jeszcze tutaj zmiany w zespole Kaiserslautern i kolejna okazja pokazana przez grę. Farkas odzyskał, ale niestety tylko na chwilę. Tutaj Steinmann, jeszcze Schumacher, jeszcze do Hembacha. Tutaj musimy odebrać piłkę rywalowi. To się udaje. Sobotka, Schreck. Jest tutaj Puskas. Ładne rozciągnięcie gry. Jest Stiber do Sobotki. Marcel Sobotka. Jojic świetnie do Puskasa. Puskas i bramka. I 2-1. No cóż za fantastyczną formę prezentuje dzisiaj Rumun. To jego 10. trafienie w tym sezonie. We wszystkich rozgrywkach spójrzmy. Sobotka, Miloš Jojić, George Puskas przyjął, uderzył. No w zasadzie to był sygnalizowany strzał. Błąd bramkarza moim zdaniem, który tutaj przepuścił piłkę uderzoną w jego krótki róg. No i mamy 2-1. No spójrzmy już tutaj zdecydowanie te wszystkie statystyki na naszą korzyść. 77. minuta. Wprowadźmy jakieś zmiany. Sam Schreck, który tutaj musi opuścić boiska z powodu no zdecydowanie zbyt słabej kondycji. W jego miejsce Amadou Haidara. Tutaj Jojić wejdzie na pozycję ofensywnego pomocnika, Haidara cofnie się do środka, Haidara zagra jako cofnięty rozgrywający, Jojić jako ofensywny pomocnik. No i czy jeszcze jakieś zmiany ewentualnie, może Mats Kellert pojawi się po raz kolejny w miejsce bezbarwnego dzisiaj Zoltana Stibera. Tak więc na razie tylko te dwie zmiany, jeszcze jedną sobie zostawimy na koniec tego meczu. No i poczekajmy, bo tutaj naprawdę warto śledzi na bieżąco to, co to się dzieje na Esprit Arenie, bo emocje są rzeczywiście tutaj bardzo duże. 89. minuta, jeszcze tutaj tą jedną zmianę sobie zrobimy. Pojawi się na boisku Elias Kaczunga w miejsce, no, absolutnego bohatera, czyli George Puskasa. No, jeżeli tak dalej będzie grał, tutaj oczywiście George Puskas, no to Elias Kaczunga już wkrótce będzie miał wielkie pretensje, że nie gra w pierwszym składzie. Tak prawdopodobnie będzie. No i mamy tutaj dokonaną kolejną, ostatnią już zmianę w tym spotkaniu. Doliczony czas gry. No i mamy jeszcze kilkadziesiąt sekund do końca. Jeszcze Neuland, jeszcze tutaj rywale próbują. Jest Niklas Beszte, który tutaj utrzymuje piłkę, no ale traci niestety nasze zranie go Kediri. Jeszcze jest Neuland. No i musimy tutaj zatrzymać rywali. Jest podanie, ale fantastycznie zdążył Hogi. To jest koniec tej akcji, koniec tego meczu. Ależ teraz zadrżało mi serce, bo rzeczywiście mieli rywale okazję, ale no udało się wydrzeć, wyszarpać to zwycięstwo 2-1, no i zgarnąć 3 punkty, dzięki czemu przesuwamy się tutaj na miejsce 8 i cały czas jesteśmy blisko tej czołówki. Tracimy 2 punkty tutaj do prowadzących rywali. No George Puskas po raz kolejny zawodnikiem meczu, no ależ formę prezentuje tutaj Rumun, rzeczywiście od początku tego sezonu. W zeszłym był gdzieś tam w cieniu Eliasa Kaczungi, łapał urazy i to Kongijczyk był postacią numer 1 w ataku. Tym razem role się odwróciły i to George Puskas jest tym piłkarzem, który tutaj rzeczywiście prezentuje znakomitą formę. No i tutaj szybko konferencja prasowa po tym meczu. No i spójrzmy jeszcze raz tutaj na ligową tabelę. 8 kolejek za nami, 13 punktów, 3 straty do prowadzącego Freiburga. No gdyby ta porażka w meczu z Karlsruhe zamieniła się w zwycięstwo, no to my byśmy tutaj byli na szczycie. No ale i tak jest nieźle, mamy tylko jedyną porażkę. No ale teraz wyjeżdżamy na bardzo trudny teren do Greuther-Fürth. Greuther-Fürth w tym momencie jest na miejscu 6, zatem wyżej od nas. No będzie to na pewno ciężkie spotkanie, które musimy zagrać nieco bardziej defensywną taktyką. No i myślę, że tutaj będą również w tym meczu duże emocje. Tak więc serdecznie zapraszam już za 3 dni na kolejne ligowe spotkanie.
Ostatnie spotkanie w dzisiejszym odcinku rozegramy sobie na stadionie w Greuther Fürth, na stadionie 6. zespołu w ligowej tabeli, który ma nad nami punkt przewagi aktualnie z 14 tutaj punktami. No jest blisko bardzo tej czołówki, no my również mamy punktów 13, tak więc również ewentualne zwycięstwo w meczu z Greuther Fürth może sprawić, że awansujemy nawet do czołowej trójki. No ale zadanie przed nami niezwykle trudne, ponieważ no dosyć słabo jednak prezentujemy się w meczach wyjazdowych. Jednak nasi piłkarze są już bardzo zmęczeni z racji tych krótkich odstępów czasowych pomiędzy meczami z Karlsruhe, Kaiserslautern i właśnie dzisiejszym meczem z Greuther Fürth. Gramy co 3 dni, tak więc no kilku piłkarzy musiałem dzisiaj oszczędzić, tak więc poza kadrą meczową znaleźli się Beszte, Sam Schreck i Milosz Jojcz. Oni sobie tutaj troszeczkę odpostą. George Puszkasz, nasz gwiazdor, rozpocznie ten mecz na ławce rezerwowych. No nie chcę ryzykować jakiegoś urazu rumuńskiego snajpera. Dzisiaj Elias Kaczunga wystąpi w pierwszym składzie, a poza nim również Stiber, Pereira, Hajdara, List, Sobotka, Janes Horn, Hog, Bagadur, Farkasz i Prinz. Tak więc rozpoczynamy ostatnie w tym moim odcinku spotkanie. No i tutaj widzimy, że Hajdara i Kaczunga nie są w rytmie meczowym, no ale musimy jakoś to przeboleć. Jeszcze tutaj przypisujemy numer naszemu rezerwowemu młodemu napastnikowi, który dzisiaj właśnie będzie miał szansę zadebiutować w naszym zespole. No może dostanie szansę w końcówce, zobaczymy jak to wszystko się ułoży. Tutaj widzimy, że Greuther Fürth minimalnym faworytem. No widzimy, że w tej lidze zawsze tak jest, że zawsze gospodarze w większości przypadków są minimalnym faworytem danego meczu. Tak było w spotkaniach poprzednich, gdzie kiedy graliśmy z Kaiserslautern, to tutaj ten kurs był minimalnie na naszą korzyść, w Karlsruhe na gospodarzy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jeszcze dlaczego nie znalazł się Milosz Jojcz? No oczywiście potrzebuje troszeczkę odpoczynku, tak więc spójrzmy tylko jeszcze na skład rywali. W bramce Milic, dalej Narej, Frankę, Obanor i Ottawiani, dalej Schreck, Dokowicz, Bissinger, Milone, Gordicz i Jastrzębski. Tutaj Denis Jastrzębski, zobaczymy czy jest to zawodnik z polskimi korzeniami, bardzo słaby jeżeli chodzi o atrybuty, wypożyczony z berlińskiej Herty, no z dużym potencjałem, tak jest, ma tutaj Denis Jastrzębski polskie korzenie, jak widzimy. Tak więc, no zobaczymy co w dzisiejszym meczu pokażą gospodarze, którzy tutaj wystawili do gry jednego kontuzjowanego lekko zawodnika, to jest Kalt Narle, który tutaj jak widzimy z 91% kondycji będzie tutaj na prawej obronie w zespole rywali, tak więc no bardzo zależy mi dzisiaj na zwycięstwie, gramy standardową mentalnością. Oczywiście wielu z was zależy na rewanżu za to, co Greuther Fürth zrobiło z nami ostatnio. To jest również drużyna, z którą w poprzednim sezonie mieliśmy sporo problemów, tak więc no czy uda się odmienić tutaj losy tej rywalizacji, za chwilkę się przekonamy. No i uwaga, pierwsza okazja dla naszej drużyny, Hajdara do Marcela Sobotki, ten na skrzydło do Farkasza, Patryk Farkasz, Marcel Sobotka, Pereira, jest okazja, Stiber, bramka, 1-0, 18 minuta, trzecie trafienie w tym sezonie Węgra Zsoltána Stibera, sprowadzonego z wolnego transferu. Spójrzmy tutaj, Sobotka, piłka w pole karne, świetna, przecinająca do Pereiry, ten fantastycznie wypatrzył Stibera, no nie za bardzo zorientowali się w ogóle co obrońcy rywali, co się dzieje, jeszcze rykoszet, piłka odbita od któregoś z zawodników Greuther Fürth i mamy prowadzenie. No i moi drodzy, pierwsza połowa tego meczu za nami, jak pokazują statystyki, no mamy wyraźną jednak przewagę nad gospodarzami. Mieliśmy jedną również 100% sytuację, jeszcze zerknijmy tutaj na naszych zawodników. No niestety Elias Kaczunga doznał drobnego urazu stłuczenia nogi i niestety będę musiał go zmienić. W jego miejsce wejdzie na boisko George Puszkasz, no ale oczywiście już Rumun jak najbardziej w przerwie tego meczu może wejść na boisko. On nie grał dzisiaj od pierwszej minuty, tak więc będzie miał tutaj sporo naprawdę sił. No i powiedzmy naszym zawodnikom, że nie wolno się im zdekoncentrować, że musimy tutaj koniecznie utrzymać ten bardzo korzystny rezultat do końca spotkania. No i uwaga, bo jest okazja rywali, teraz Lis przejmuje piłkę, no i mamy szansę na wyjście z kontratakiem. George Puszkasz, no on potrafi rzeczywiście fantastycznie rozgrać piłkę, teraz ta trafia do Pereiry. Pereira, jest Lis, czy będzie druga bramka w tym sezonie? Jednak przestrzelił tę sytuację Felix Lis, świetne podanie Michaela Pereiry, niestety nie zakończyło się bramką, kwadrans do końca. Zróbmy zatem jeszcze jedną zmianę, już bardzo zmęczony Felix Lis, również Pereira, również Stiber, podobnie Sobotka, natomiast no myślę, że możemy zdjąć z boiska właśnie Zsoltána Stibera, strzelca jedynej bramki w tym spotkaniu. W jego miejsce pojawi się Kellert. No chciałbym tutaj, aby ten młody zawodnik tutaj właśnie jak najlepiej się ogrywał, aby regularnie dostawał szansę z ławki, aby później w razie kontuzji Węgra no mógł od razu go zastąpić, kiedy tutaj
będzie właśnie Stiber grywał cały czas, no to Keller będzie miał bardzo niską kondycję i bardzo niskie ogranie, przez co no nie będzie mógł oczywiście w razie urazu swojego kolegi grać. No i niestety już od razu kontuzja Matsa Kellerta, no nie pograł sobie niestety zbyt długo. No jest kontuzjogennym zawodnikiem, w zeszłym sezonie leczył uraz, na początku tego również, tak więc w jego miejsce na Murawie wprowadzimy właśnie Sebastiana Kerka, który tutaj również może grać na pozycji właśnie lewoskrzydłowego. No i niestety to jest ostatnia już w tym meczu wymuszona zmiana. 5 minut do zakończenia zawodów na stadionie w Grunterfurt. Cały czas po trafieniu Stibera prowadzimy 1-0. Widzimy, że mamy bardzo dużą przewagę w tym meczu. No i jeszcze tutaj 30 sekund do końca meczu. Jest Puszkasz, jest Janes Horny. No teraz niepotrzebnie tutaj dał sobie tak łatwo odebrać piłkę. Jeszcze Bagadur, jeszcze Grodicz. Próbujemy, świetnie Sobotka, fantastycznie odzyskaliśmy piłkę. Jest Kerk, ruszamy tutaj czwórką do przodu, Kerk ładnie mija rywala, Puszkasz, ależ to była setka przed Rumunem, ale niestety nie strzelił swojej kolejnej 11 bramki w tym sezonie. W każdym razie wygrywamy tutaj skromnie, ale myślę, że naprawdę bardzo zasłużenie 1-0. Ricardo Bagadur, fantastyczna postawa dzisiaj młodego Chorwata, również dobry mecz Hajdary z bardzo dobrej strony, a nie, przepraszam, to Sobotka zagrał na 7-3, Hajdara na 6-9, ale również bardzo przyzwoicie jedną bramkę w dzisiejszym meczu zdobył Zoltán Stiber po asyście Mikaela Pereiry. No i wszyscy skazywali nas na pożarcie, a tymczasem brawa za świetny wynik tutaj. No cóż, mieliśmy przewagę, co widać zresztą bardzo wyraźnie po statystykach tego meczu. Już za chwilkę spójrzmy, na ile ta kontuzja, no niestety uszkodzenie łąkotki, 4-5 tygodni, pauza Matsa Kellerta. No ja tutaj chcę go bardzo oszczędzać, a tymczasem młody, wypożyczony z HSV, skrzydłowy, będzie musiał dłużej odpocząć od futbolu. Tak więc, no i jeszcze konferencja prasowa. No i moi drodzy, za chwilkę zobaczymy sobie, jak w całej okazałości wygląda tabela ligowa po rozegraniu już 9. kolejki spotkań w drugiej Bundeslidze. No cały czas na szczęście będziemy w tej czołówce dzięki dwóm zwycięstwom w dwóch ostatnich spotkaniach z Kaiserslautern oraz drużyną Grunterfurt. Tak więc no już bałem się troszeczkę, że wpadniemy w kryzys, ale tutaj dwa ostatnie zwycięstwa. No pierwsze takie, jak widzieliście, wyszarpane, wydarte, rywalowi tam przegrywa. No i dzięki fantastycznej postawie George Puszkasza udało się zgarnąć w tamtym spotkaniu komplet punktów. Teraz jednak oczywiście dużo, dużo pewniej graliśmy. Wygraliśmy tylko 1-0, ale to był tak naprawdę najmniejszy wymiar kary dla drużyny Grunterfurt. My natomiast zagraliśmy bardzo dobrze. Mieliśmy również kilka znakomitych okazji. Fantastyczny miał list, świetny miał również w końcówce George Puszkasz. No i za chwilkę już zobaczymy sobie, czy ta 9. seria spotkań została już rozegrana przez resztę zespołów. Tak więc może ja sobie tutaj przewinę i kiedy będziemy mieli już całą 9. kolejkę rozegraną, będziemy widzieć, jak wygląda ligowa tabela. Tak więc moi drodzy, wszystko już widzicie doskonale, jak na dłoni wszystko w 9. kolejce zostało już rozegrane. No i widzimy, że jesteśmy na 5. miejscu ze stratą 2 punktów do lidera Karlsruhe. Tutaj nasz pogromca z przed 3 kolejek właśnie jest liderem. TSV 1860 na miejscu 2, St. Pauli na miejscu 3, no i Freiburg, który jeszcze początkowo wydawał się pewnym kandydatem do tego, aby na dłużej zasiąść na fotelu lidera, spadł na miejsce 4. Freiburg ostatnio przegrał spotkanie z Osnabrück bodajże 0-2, tak więc no troszeczkę spadli tutaj w klasyfikacji ligowej zespół Freiburga. No i my natomiast jesteśmy na miejscu 5, cały czas blisko czołówki, ale gdzieś tam jeszcze troszeczkę brakuje nam, aby jednak tak na dobre zdominować drugą Bundesligę. Cały czas gdzieś tam mamy jakieś potknięcia, mam nadzieję, że w kolejnych spotkaniach tych potknięć będzie dużo, dużo mniej. Następnie czeka nas pojedynek z Würzburgiem i tak de facto chyba to spotkanie miałem wam pokazać w dzisiejszym odcinku. Miałem w ogóle rozpocząć chyba od meczu z Karlsruhe, ale troszeczkę to się tutaj wszystko przesunęło, ale chyba nie żałujecie, że obejrzeliście dosyć ciekawy mecz z Darmstadt, gdzie musieliśmy gonić dwukrotnie wynik. Później niestety ta wpadka z Karlsruhe, no ale później już było tylko lepiej. 2-1 wygraliśmy z Kaiserslautern, 1-0 z drużyną Grunterfurt. No i teraz będziemy bezsprzecznym faworytem spotkania z Würzburgiem. Później pojedziemy do
Drezna na mecz z Dynamem, no i mecz z wiceliderem TSV 1860 oraz Puchar Niemiec, spotkanie St. Pauli, a my kolejny odcinek zobaczymy sobie, tutaj w kolejnym odcinku zobaczymy sobie spotkania z Chemnitzer, czyli Beniaminkiem, następnie Osnabrück, rewelacją poprzedniego sezonu, Eintrachtę, Braunschweig i kolejny Beniaminek SC Paderborn. To będą nasi rywale w kolejnym odcinku. Za dzisiaj już pięknie dziękuję, rzecz jasna. Zachęcam do nie tylko oglądania moich filmów, ale również komentowania, również oceniania i tak dalej. A my widzimy się już wkrótce w kolejnym odcinku Pentagon Challenge. Jeszcze oczywiście bardzo, bardzo dużo czasu pozostało do tego, aby ten mój cel numer jeden osiągnąć w tej serii, czyli oczywiście wygrać Ligę Mistrzów w Europie, ponieważ tutaj chciałem rozpocząć od właśnie zwycięstwa Ligi Mistrzów na Starym Kontynencie. No, zadanie na dzień dzisiejszy wydaje się bardzo trudne, ale jesteśmy coraz bliżej, powolutku, drobnymi kroczkami zmierzamy w kierunku tego celu. Na razie mały kroczek na pewno zrobimy, jeżeli wydostaniemy się z drugiej Bundesligi do pierwszej, pozostaniemy w Fortunie, bądź też zmienimy klub na lepszy, no i wówczas zobaczymy, co się wydarzy. Za dzisiaj pięknie dziękuję, do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie.